Obraną dynię kroimy na nieduże kawałki. Układamy w brytwannie. Wkładamy do rozgrzanego na 180 stopni piekarnika i pieczemy 1 godzinę. Do malaksera wkładamy bazylię, czosnek, papryczkę chili, orzeszki i wszystko miksujemy. Doprawiamy solą i pieprzem. Dodajemy obrane ze skórki pomidory, sok z cytryny, olej z pestek dyni i wszystko ponownie miksujemy. Stopniowo dolewamy oliwę z oliwek. Po upieczeniu dynię przekładamy do malaksera. Dodajemy część bulionu. Miksujemy, dolewając resztę wywaru do uzyskania kremowej konsystencji. Przelewamy do rondelka i podgrzewamy. Podajemy z wcześniej przygotowanym pesto pomidorowym oraz groszkiem ptysiowym. I gotowe! Smacznego!